Także witam was bardzo serdecznie z tej strony Franek z kanału Franek Farmer. Ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym, już czwartym odcineczku na naszej pięknej serii pod tytułem Boćkowo. Tak, piątym, oczywiście. W piątym odcinku na tej serii Boćkowo. O cholera. Tak. Oczywiście, tak jak wam obiecałam w poprzednim odcinku, dzisiaj będzie nawożenie. Tak. Jak widzicie, mam pełny, kurde, rozsiewacz. W poprzednim odcinku były siewy. Tak jak pamiętacie. Pewnie. Dobra, cholera, na ile to tam sieje? O kurde. Nie. A dobra, no tak. Kurde, bo ja wałka nie podłączyłem. Dobrze. 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 Tak jest zajebiście. Kurde, niby taki stary rozsiewaczyk. A cholera, jak zapierdziela, widzicie? No. Niby taki stary. Niby taka stara dupa. A tak naprawdę... Kurde. Tak zajebiście rozsiewa. Wydaje mi się, że ty... Że mi to chyba pójdzie... Powiem wam na jakieś dwa razy. Tak, na jakieś 2-3 razy mi to pójdzie. No oczywiście. Dobra, nie ma żadnego mijaka. W poprzednim odcinku były żni... Znaczy to ja gadam, w jakim poprzednim odcinku? W następnym odcinku będą żniwa. O, dzięki. W następnym odcinku będą żniwa. Cholera! Tak, oczywiście, w następnym odcinku będą żniwa. Tak. W następnym odcinku, kurde, będą żniwa. Jeszcze następnym to nie wiem co. Powiem wam. Nie wiem co by to dla was nakręcić. Właśnie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. Oraz oczywiście subika na tym kanale. Naprawdę bardzo się ucieszę. Wtedy bardzo się ucieszę, no bo nie ukrywajmy, to jest naprawdę niegrzecznie. To jest niegrzecznie, tak po prostu oglądać coś bez suba. Tak kurde, wiecie, po prostu oglądać, a nie mieć suba. To jest tak trochę niegrzecznie. No więc... Proszę was, zostawcie tą łapkę w górę oraz subika. Będzie mi oczywiście bardzo miło. Cholera, to jest rów czy nie? Dobra, nie ma. Tak. Tak. No tak, tutaj. Oczywiście. Dobra, już się nawet nie patrzy, czy jedzie jakieś auto. Czy nie, ale na szczęście nie. Dobra, to oczywiście siewniczek odstawiłem. Pięknie, cholera, tylko półki właśnie trzeba odstawić. Cholera. Dobra, opuść. Nie, dobra. Dobra, jest cholera opuszczony. Oż cholera, jasna, dobra. Dobra, to powiem wam tak. Dobra.
I oczywiście odstawiamy. Powiem wam, żebym chyba sobie jakąś wiatę na tego bizona postawił. Dobrze, gasimy, żeby nie stracił paliwa. Ja już się oczywiście z wami żegnam. Tylko że, tak, żeby... O, patrzcie. Tak brzmi bizonik. O tak. O właśnie. Te kurde kawałki drewna trzeba jeszcze posprzątać. O właśnie, tak. Tak, na szybkości to jeszcze może posprzątamy drzewo. Dobra, ja w wozie piłę zostawiłem, to może jeszcze sobie coś ten... Może jeszcze sobie coś potniemy, dobra. Wyciągam z wozu piłę, dobra. Jest! Jest! Piła z wozu. Tak. Dobrze. Ojej, nie, uciekamy. Ojej, dobra. Cholera. Nie, uciekamy szybko. Cholera, dobra. Dobra. Dobra, niech będzie. Dobrze. Dobrze. Chowamy do wozu. Lecimy do wozu. I odkładamy. Dobra. Piła jest w wozie. Cholera. Tak, dobrze. Cholera, jasna. Oczywiście fajnie, że na tym wozie pasy można zapiąć. Że jest taka opcja w ogóle. Dobra, ja to sobie potem sam już kurde załaduję. Dobra, ostatnie drzewko i... Ja się z wami żegnam. To trzeba będzie sprzedać, także... Ja się... Takim miłym akcentem ja się z wami żegnam. Także... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I... Na razie... Moi drodzy, cześć! Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba na kanale. Cześć!